tłumaczyłem konferencji prasowej, tłumaczyłem uchwałę między Kingiem III a Willem Wocławek. Ale Wocławek wygrywa dzisiejszy mecz 77-76, a z nami są przedstawiciele zespołu gości, trener Przemysław Fasunkiewicz oraz zawodnik Limur. Lee, please share with us your opinion about the game. It was a hard-fought game. Both teams played tough. I think defense was the key for us to win this game. And just playing hard to the end. Thank you. Czy są pytania do Lee? Przetłumaczę? Lee, chciałem zapytać Lee, czy mam wrażenie, że przeciwko Wilkom się gra bardzo dobrze, bo zarówno w lidze, jak i teraz zawsze kończy się dwucyfrowym wynikiem punktowym. No i to jest w sumie jego przełamanie, ta seria z Wilkami. Wcześniej miał słabsze mecze. Z czego to wynika? The question is, probably you like to play against King Szczecin, because every time you got double digits, you know, numbers, points. What do you think today? One more time, break point for you. And what do you think? How it happened that against King you are so good? Each game, I just try to play my best and help my team win, regardless of who we're playing each game. What do you think? Lee, if you got a question, you are free to go to. Zagraliśmy całkiem kompletnie inne spotkanie pod względem mentalnym, fizycznym. Chciałbym, żeby tak wyglądały nasze mecze do końca sezonu. Naprawdę nie daliśmy sobie narzucić tej takiej fizycznej gry, tylko ustaliśmy tam parę takich fragmentów bardzo mocnych. Nie daliśmy się sprowokować też, co miało miejsce w pierwszym meczu. Wtedy widać było, że nasze głowy były gdzieś tam poza tym meczem i bardzo się cieszę, że wszyscy gracze dzisiaj naprawdę dołożyli cegiełkę do tego zwycięstwa. Ja tam takie stwierdzenie, żeby zmniejszać rotację w play-offie. Mi się wydaje, że jest tak fizyczna i intensywna gra, że chyba dzisiaj ta długa rotacja graczy tutaj grali naprawdę, z tego co widzę, nikt nie przekroczył 25, nie, luk oczywiście, zwykle, luk jest młody, to może grać. I to jest na pewno bardzo, bardzo dobre dla nas, że każdy, kto był na boisku, większe minuty zagrał, mniejsze, ale jeszcze mieliśmy rotację i każdy naprawdę pamięta. Dziękuję. Czy są pytania do pana trenera? Mam pytanie, osiadał pan przed sobą, czy Limura, i nagle w czwarcie wyciągnął pan takiego asa z rękawa, który tam rzucił 12 bodajże punktów w tej ostatniej kwarcie, dwie czy trzy kluczowe asysty. To takie było założenie, czy to taki szczęśliwy zbieg okoliczności, czy to pan znaczy, to jest tak, że rotujemy składem w zależności od tego, kto jak się czuje. Mamy jakieś meczapy przydzielone do każdego meczu i czasami jest tak, że zawodnik gra dobrze, ale musi zejść, bo potrzebujemy innego gracza, na przykład z polskim paszportem, więc różne rzeczy się mogą wydarzyć. Natomiast ja stanę w obronie Lee i nie zgodzę się z opinią, że grał słabo w ostatnim czasie. Jego minuty spadły, dołożyliśmy kolejnego gracza na obwodzie. Wszystko to jest jakaś całość. W najgorszym momencie, gdzie mieliśmy 7 graczy i ciągnął nam zespół, wydał nam parę zwycięstw i naprawdę co 3 dni walczył po 35 minut i wiadomo, że potem się rotacja trochę zwiększyła, ale na gracza z pozycji numer 1, 2, jeżeli zawodnik w 19 minut robi na przykład 9 punktów, 4 zbiórki, 4 asysty, czasami 6 zbiórek, to naprawdę nie można więcej wymagać. Czasami może ten rzut jego nie jest taki najpiękniejszy, jeżeli chodzi o technikę, i czasami jak zagra ISO po tym step backu rzuci i nie trafi, to może to tak wygląda, że on gra słabo. Natomiast bardzo ciekawa też rzecz. Przyszedł, był liderem, pociągnął nas, grał po 30 parę minut, natomiast po dołożeniu Wika i Malika te minuty się rozłożyły, ale on był cały czas skoncentrowany, nie robił żadnych fochów, min, cały czas pracuje i
i dlatego tym bardziej się cieszę, że w takim meczu tak zabłysnął i po prostu ciężka praca, koncentracja i odrzucenie gdzieś ego skutkuje potem takim występami. Dziękuję. Czy to właśnie ta rotacja może mieć znaczenie w całej serii? Bo oczywiście Luke grał na więcej, a po stronie Wilka no, trzech zawodników grało tyle co Luka, bo nawet więcej. Czy w dłuższej perspektywie to właśnie może mieć znaczenie w jutro? Zobaczymy. To też jest indywidualna sprawa każdego zawodnika. To są gracze, którzy zagrają 32 minuty, dwa dni później grają kolejny mecz 30 minut i praktycznie po nich nie widać, a są gracze, którzy potrzebują dłuższej przerwy. My wiemy u nas w zespole, kto jaką ma charakterystykę, jeżeli chodzi o te sprawy, więc też czujnie do tego podchodzimy. Na pewno wysiłek i mentalny, i fizyczny zawsze ma znaczenie. Te mecze naprawdę dużo ważą i rozłożenie. Dzisiaj na przykład była taka sytuacja, Luk miał trzeci faul, a Słupek wszedł i zagrał bardzo dobre zawody. I były te sytuacje sprzed paru meczów, że Misiek nam ciągnął tak atak, że aż same się ręce składały do oklasków, więc na pewno ja jestem takim człowiekiem, który lubi porotować, trochę pomieszać, więc tak jak powiedziałem wcześniej, jestem zadowolony. Tak, właśnie, bo trener wspomniał samo właśnie Miśku Nowakowskim, no dzisiaj też ciągnął mecz, mentalnie bym, tak moim okiem, no jak zawalczył w czwartej kwarcie o tą piłkę, jak rzucił się w trybunę, to naprawdę widać, że mental dzisiaj był inny i właśnie chciałem ten mental zapytać, co się wydarzyło w te dwa dni, bo długo tutaj konferencja, to nie jest oczywiście żaden zarzut, ale nie zaczęła się trochę później, dzisiaj szybciej, no były pewnie męskie rozmowy, czy ten mental właśnie ma znaczenie? Tak, no. To jest tak, że po tym wygraniu FIBY ja się spodziewałem, że może nas dopaść takie tąpnięcie bardziej psychiczne niż fizyczne. Tam byliśmy naładowani energią i emocjami. Obawiałem się tego, że to się stanie w końcówce sezonu zasadniczego, natomiast chłopcy bardzo fajnie utrzymali ten poziom koncentracji i tutaj w pierwszym meczu ja też nie chcę zabierać tego zwycięstwa Kingowi, bo King zagrał bardzo dobre dwa mecze, ale my nie byliśmy sobą w pierwszym meczu i tutaj chyba nastąpiło to tąpnięcie i troszeczkę ma wpływ już to, że te 8 miesięcy gramy tak dużo i tak intensywnie, ale tym bardziej jestem bardzo dumny z zawodników, bo po tym tąpnięciu znowu się wzbiliśmy, znowu zagraliśmy tak, jak powinniśmy zagrać. Natomiast King zagrał bardzo dobry mecz. Myślę, że dzisiaj zagrał dużo lepszy mecz niż wczoraj, przedwczoraj. Ale też kibice byli dzisiaj z nami i jak już naprawdę pływaliśmy i byliśmy w tarapatach, to nas podnieśli i za to też im bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Na koniec raport zawody. Wszyscy są gotowi na ten dwumecz? Tak, to wszyscy są gotowi, na pewno są, czy u nas, czy w Kingu są urazy i to jest normalne o tej porze sezonu. Natomiast no, Malik dwa dni był nieżywy. Miał dziwne objawy, zatrucia, a przyszedł dzisiaj do pracy tak, że aż było miło, więc to pokazuje, że zmęczenie czy jakieś drobne urazy nie mogą mieć wpływu na to, czy przyjdziesz grać na 100%, czy nie. Jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.